meczu z KS Ursus Warszawa. Naszym gościem jest Damian Niedojad. Witaj, Damian. Damian, no dzisiaj 0-0, nie udało się nam strzelić bramki, wygrać tego spotkania, ale sytuacje były. No tak, sytuacje były, no, które na pewno chociaż jedno powinniśmy wykorzystać i przechylić szale na swoją stronę, ale mimo wszystko każdy punkt musimy szanować, bo wiemy, w jakim jesteśmy położeniu. I także nawet jeden punkt będzie dla nas na pewno w końcowym rozrachunku bardzo ważny. Damian, występujesz na pozycji napastnika. Czy siebie byś tak scharakteryzował jako takiego zawodnika, który zastawia się i robi kolegom miejsce, czy czeka na podanie, a może miks wszystkiego? Myślę, że bardziej taki miks. No, trochę zastawiania się, trochę takiego oczekiwania, że no, koledzy coś jednak z boku zrobią i no taki, powiedzmy, potocznie mówiąc, wykończeniówka, tak to się mówi. Szukała cię piłka, starała się też kreować kolegom sytuację. Jakbyś tak swój debiut ocenił, jesteś zadowolony? No, myślę, że najgorszego meczu nie zagrałem dzisiaj, ale na pewno no, miałem taką sytuację w końcówce meczu, no, którą no, powinienem wykorzystać. Ale jednak jeśli miałbym reasumować całe spotkanie, to na pewno myślę, że raczej na plus. Jeszcze takie pytanie o pierwsze twoje wrażenia, bo od niedawna trenujesz zespołem. Czy już się zaaklimatyzowałeś w zespole i jakie są twoje ogólne wrażenia? W zespole jeszcze nie jestem tak długo, żeby się też nie zaaklimatyzować, ale no już tam poznałem dobrze chłopaków, także idzie to w dobrą stronę. No. Dzięki, Damian, za rozmowę i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. No, dziękuję.